Witam bardzo serdecznie na kanale Uporządkowana. Dzisiaj zapraszam Was na taki krótki filmik o tym, w jaki sposób doczyścić takie większe zabrudzenia z patelni czy garnków na zewnątrz, których nie doczyści się myjąc w taki tradycyjny sposób. I tutaj te dwie pierwsze patelnie to były moje, a tutaj chciałam sprawdzić ten sposób na takim czymś, wiecie, grubszym. I udało mi się zdobyć taką oto patelnię, która jak widzicie no naprawdę wymaga dość dużo pracy. Dziękuję ślicznie za udostępnienie jej. No i zabieramy się do roboty. Zaczęłam od tej właśnie gorszej do doczyszczenia. I tu jak widzicie korzystam z płynu do grilli i piekarników Nanomax. Ja ten płyn używałam podczas czyszczenia swojego grilla i stwierdziłam, że no, muszę go w końcu wykorzystać. I tu jest właśnie ten patent, który działa cuda. Czyli po takim popsikaniu przykrywamy folią streczową i zostawiamy. Na ile? Wszystko zależy od tego, w jakim stanie mamy te zabrudzenia. Tutaj wiedziałam, że to będzie naprawdę taki grubszy temat, więc chyba za pierwszym razem była godzina. Ściągam. Ja nie wyrzucam jeszcze tej folii, bo wiedziałam, że to na jednym razie się nie skończy. I takim czyścikiem, to jest taki typowo do teflonu, więc na pewno nam patelni nie porysuje, bez obaw. Więc jeśli będziecie kupować takie czyściki, to zwracajcie właśnie uwagę na to, do czego to jest, bo są dwa rodzaje. Są właśnie takie do delikatnych powierzchni, ale są również takie do większych zabrudzeń, które niestety mogą zarysować. I tutaj wspomogłam się troszkę takim nożykiem do płyt indukcyjnych, by pozbyć się tej takiej pierwszej, najgrubszej warstwy. Jak widzicie, trochę tego brudu zeszło, jednak no to nie jest to, co mi odpowiada, więc kolejna próba. I tak jak Wam wspomniałam, ja wykorzystuję w dalszym ciągu tą samą folię po to, żeby po prostu nie wyrzucać, nie marnować. Już widać, że zdecydowanie łatwiej wszystko schodzi, cały bok jest praktycznie już doczyszczony. I tak wygląda po podwójnym takim psikaniu i przykryciu tą folią. I tutaj jak widzicie nie mogłam poradzić sobie z tym spodem, dlatego stwierdziłam, że spróbuję swój poprzedni sposób, który mnie nigdy nie zawiódł. Jest również na kanale filmik o tym, czyli do wrzącej czy bardzo gorącej wody dosypujemy sody, najlepiej tej takiej gospodarczej, czyli jest to soda kalcynowana. Może być również taka spożywcza, ale kalcynowana jest po prostu troszkę mocniejsza. Moczymy, tutaj też różnie, od 15 nawet minut do godziny, wszystko w zależności od tego, no, jakie mamy to zabrudzenie. Tu moczyłam około 20 minut i sami mogliście zobaczyć, o ile łatwiej to przypalenie mi zeszło, nawet potem właśnie, jeśli użyłam tego nożyka do płyt indukcyjnych. I tak wyglądała przed, a tak po. No powiem Wam, ja byłam zachwycona efektem. No samo to, że się wreszcie odbijam, nagrywając, pokazując Wam ten efekt. Także no ja jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolona. Zresztą właścicielka patelni również była zachwycona. I zabrałam się za swoje. Tutaj wiedziałam, że będzie dużo łatwiej. I w pierwszej kolejności chciałam sprawdzić, czy to musi być taki mocniejszy płyn, właśnie typowo jakiś do piekarników, czy taki zwykły odtłuszczacz wystarczy. No niestety nie wystarczy, nie było żadnego w zasadzie efektu. Dlatego jednak tutaj, jeśli już chcemy skorzystać z tego sposobu, to jednak musimy wziąć jakiś taki mocniejszy środek właśnie do czyszczenia piekarników, czy do czyszczenia grilli. Jak sami możecie zobaczyć, tutaj naprawdę dużą robotę robi ta folia. W moim przypadku, gdzie ten brud naprawdę był no, dość znikomy, to w zasadzie wszystko samo odchodzi bez najmniejszego problemu. Jeśli macie jakieś takie troszkę większe zabrudzenia niż te moje, to może będziecie musieli powtórzyć tę czynność drugi raz. Ale i tak uważam, że naprawdę sposób jest rewelacyjny. Możecie go stosować do piekarnika, do blach z piekarnika. Naprawdę w sumie do czego tylko chcecie. Najważniejsze to jest popsikać jakimś tym płynem, przykryć tą folią i zostawić. Im dłuższy
czas pod tą folią będzie, tym po prostu potem dużo łatwiej to wszystko schodzi. I oczywiście tutaj ja nadal będę uważała, że ten pierwszy sposób z sodą jest rewelacyjny. Ten jest po prostu chyba łatwiejszy do wykonania i mniej tego szorowania jest niż w przypadku tego pierwszego. Ja osobiście jestem bardzo zadowolona. Mam nadzieję, że filmik Wam się przydał i spodobał. I do następnego razu. Trzymajcie się. Pa, pa.